Została nam jeszcze jedna osoba, która nie wypowiadała się podczas naszej sesji. Pan Jakub. Panie Kubo! W Wigilię stwierdziłem, że napiszę ojcu tekst. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zajebane wędkami, najgorsze. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Mirkiem całą rodzinę, bo hałasują, pakując wędki, robiąc kanapki i tak dalej. Andrzej, czego? Salce sonnen. Pewnie ozorkowym. Ciszej, jest kwarta rano. Znowu się zaczyna. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk czy kotwicę i trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. Siema. Słuchacie radia, Aron. Wychodziłeś gdzieś dzisiaj? 24 do dnia, 4:30. Słońce wzejdzie o 7:40. Strasznie tu śmierdzi. Byłeś się w ogóle dziś? Kurwa. Kuba wbił sobie haczyk w nogę. Andrzej, wstawaj, do szpitala trzeba jechać, słyszysz? Wstawaj. Haczyk z nogi znowu wyciągać. Jezus Maria, takie rzeczy w Wigilię. Nieszczęście z tego będzie. Ja pierdolę. Ile razy będę jeździł do tego szpitala? To trzeba było uważać, jak łazisz. Nowy haczyk. To pieniądze kosztuje. W swoim 22-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu, jak poszedłem na badania, to baba z recepcji, jak mnie tylko zobaczyła, to kazała buta ściągać, bo myślała, że znowu hak w nodze. Może byś sobie zrobił dzisiaj przerwę od kompa, co? Matka się martwi o ciebie. Odkąd cię wywalili ze studiów? Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę jem rybę na obiad, a ojciec pierdoli o zaletach jedzenia tego wodnego gówna. Dostaje się na studia.
bo jak jesz dużo ryb, to mózg lepiej pracuje. Zabierają dużo fosforu. No, czytałem o tym w Men's Health. Poza tym kwasy nienasycone, witamin E oraz kwas omega-3. Andrzej, jest, bo cię wystygnie. A ja jestem z ciebie bardzo dumna. Moja renitka. Ogóreczka? Przy jedzeniu zawsze pierdoli o rybach i za każdym razem temat schodzi na Polski Związek Wędkarzy. Kiedyś na obiad to się takie ryby łowiło na Zalewie Lędzińskim. Na wszystkim położył łapę Polski Związek Wędkarzy. Ojciec sam się nakręca. Nie zarybiałem, tylko kradłem. Kurwy ty mnie. Andrzej! Odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką encyklopedię ryb rzecznych, żeby się uspokoić. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie wędkarskie tygodniki. Witam, pani Marzenko. Super karp, wędkarz polski i świat wędkarza. Świat wędkarza podrożał, panie Gałecki. 27,37 będzie za wszystko. Podrożał? Syn, doniesie resztę, bo mam wyliczone. Może być? Syn? Dziękuję. La luz. O, cześć, Andrzejku. Coś się stało? Świat wędkarza podrożał. Każdy by tylko nakradł, ile wlezie. Patryk! Co? Wychodzisz? No. Podejdź do kiosku i dopłać. Nie zdążę, tata, mam trening. Nie kupuj, Andrzejku. Przynajmniej trochę pieniędzy zaoszczędzimy. A ty wiesz, że teraz w internecie wszystko można dostać? Kuba cię nauczy. Cicho, taka ryba leci. La ignorancia. Kuba! Kuba! I tak nie oglądasz. Skocz do kiosku i dopłać, bo mnie jeszcze komornikiem będą ścigać. Odcinam nadmiar, oczywiście ząbkami, i łączę. Cześć. Co czytasz? O, horoskop. Jaki jest twój znak zodiaku, bo mój ryby? Chciałem dopłacić za ojca gazety wędkarskie. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go intu internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, ale teraz nie dosyć, że je kupuję, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla wędkarzy i kręci gówno burzę z innymi wędkarzami. Co to za pierdoły? Oni chyba Karasia nie widzieli. No pojebało jej, Kuba! Widzisz, co tu piszą? No bzdury piszą! Jak tu się pisze? Kiedyś, jak ojciec mnie wkurzył, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc jakieś losowe głupoty typu Karasie jedzą gówno. Karasie jedzą gówno?! Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Sam jesteś gówno jadem. Andrzej, zjedz lepiej na uspokojenie. Nie wtrącaj się! Ojciec ma już na forum rangę sum za najebanie 10 000 postów. Masz. Tam wielki wędkarz. A karpia to kto zabija w tym domu? No, no kto? No. Zaraz. Spokojnie. Zaraz będzie koniec. O mierda. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich ryb rzecznych w Polsce, to bym wziął i zajebał.
Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli Polskim Związku Wędkarzy. Jak na przykład w telewizji mówią... Polski Czerwony Krzyż zbiera dary dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti. To stary ma mrocze pod nosem, że... Powinni coś o tych skurwysynach z PZW powiedzieć. A kolejne 300 tysięcy nie ma dachu nad głową. PCK apeluje o przekazywanie darowizn. Koców na... Andrzej, chyba w piwnicy mamy taki stary, szary koc w kratę. Jest trochę ubrań po dzieciach. Spakowalibyśmy i Kuba by odniósł do kontenera. Takie nieszczęście. Co to się z tym światem dzieje? Nie ma mowy. Ja ten koc biorę, jak jadę na ryby, jak jest zimno. Kuba ma nieużywalny koc w pokoju. Możecie go zabrać. To. Powinni w telewizji pokazać to. Szefem koła PZW w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego polskim akwenom przez związek i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Ostatni punkt naszych dzisiejszych obrad. Wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Gałecki, przejdźmy. Proszę bardzo. Koledzy, jako wieloletni członek PZW, niesłusznie wyrzucony ze związku w 2008 roku, mam kilka zapytań. Po pierwsze, dlaczego skurwysyny nakradliście pieniędzy, co miały być przeznaczone na oznakowanie łowisk, a nie były? Po drugie, gdzie niby jest to 200 kilo szczupaka? To niby miało być wypuszczone, gdzie to jest? A drewno na pomosty gdzie? Złodzieju nakradłeś! Ludzie! Ja wiem, że ci było ciężko i że nadal ci jest ciężko. Ale widzę też, jaki to ma wpływ na dzieci. Ty popatrz na Kubę. Rzucił studia, zamknął się w sobie, nie rozmawia z kolegami. Andrzej, nie możesz niszczyć zdrowia sobie i nam. Skurwysyny. Nie daruję im tego. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem PZW ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu PZW i Adama na forach lokalnych gazet. Do roboty byś się wziął. Czekaj. Pomożesz mi tu z jedną rzeczą. Ja mu kurwa dam. Potrzebuję to wkleić tu. Ciekawe, co tam u Bożenki. Biedactwo. Sama już. Andrzej, ile to już lat? Dwa? Trzy lata. Boże. Kiedyś towarzyszem wypraw rybnych był Zbyszek. Andrzejku, śledzik lubi pływać. No i lubi, lubi, Zbysiu. No. Na twoje zdrowie. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z żoną Bożeną na Wigilię i tak dalej. No ja tam żadnej przyszłości nie widzę. Ja widzę. Co? Rybkę widzę. 167 centymetrów. Tata, 168. Powiedz, 167,5. 167,5 niech ci będzie, ale 11,84 kg. Szczupak! Zasłużone pierwsze miejsce. Pamiętam to do dziś. No, prawdziwy potwór. No. Większy skurwysyn był od świni.
Najebali się i oczywiście cały czas gadali o wędkowaniu i rybach. Daj zrób. Ej, polega, Szczupaków mi żyć, Zbyszek. Przede wszystkim szczupaków. Sumy to takiego szczupaka twojego to na śniadanie jedzą. Weź mnie nie wkurwiaj, Zbyszek. Widziałeś ty, jaki jest szczupak, ma zęby? Has! I ręka ujebana. Kurwa, Andrzej, nie pierdol. Sumy w Polsce to po 80 kilo ważą. Taki ten twój szczupak to im może naskoczyć. Co ty mi będziesz pierdolił o sumach, jak ty ledwie ukleje potrafisz wyłowić? Szczupak to jest król wód, jak lew jest król dągli. Zamknij ryja, twój rybi. I siadaj! Kurwa, do mnie? Do mnie ty... Andrzej! No ale co wy robicie? Co wy rozwarnią? Andrzej! Halo? No, cześć, Bożenko, co tam u ciebie? Nie. Andrzej, Zbyszek umarł. I bardzo, kurwa, dobrze. I któregoś razu jeszcze w podstawówce czy gimnazjum miałem urodziny. To ojciec jako prezent zabrał mnie ze sobą na ryby. W drodze wyjątku. No, synek, wszystkiego najlepszego. Tatuś ci dzisiaj pokaże, jak się ryby łowi. Tato, jak dorosnę, to chciałem zostać... Sześć godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na wodę jak w jakimś jebanym Guantanamo. Chciałem mu powiedzieć, że jak dorosnę, to chciałbym zostać taki jak on. Ryby śpiewają. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć łódkę do połowów, bo niby wypożyczenie za drogo wychodzi i wszyscy go chcą oszukać. Zgadał się z jakimiś wędkarzami z okolicy, że kupią łódkę na spółkę. Dałbyś bani, bo mi morda szuwarami zarosła. O, brawo. Jest, koledzy, a, jest. Jest dobre. Jest. Kieliszeczek do podstawa. Alowie. Raz. O. Dwa. Bo to się wszystko bardzo dobrze składa. Bo pan Bogdan ma przyczepkę i miejsce na posesji. No. I stamtąd można w każdej chwili łódkę sobie odebrać. Logistyka, Jędruś, logistyka. No. Nawet jakby ktoś nie mógł. Bo każdy z nas ma do łódki równe prawa. Hmm? Równe. No to koledzy za prawo. Równe. Brawa, brawa! Na początku ta kooperatywa szła całkiem nieźle, ale któregoś weekendu ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi jechać. Cześć, Bogdan. Jak tam idzie? Biaro jak pojebal. A mnie choróbsko zmogło. Szef chciał w firmie na ogrzewaniu przeoszczędzić. No to na razie, cześć. Proszę panienki, pracuję w tym pałacu od lat. Co tam znowu?
Dobra, kurwa. Władek, ja nie jestem z pierwszej łapalki. Na mnie taki narybek nie robi wrażenia. Łódki nie porysujcie, jak będziecie na przyczepkę wkładać. Skurwysyn ojebany. Jakbym, ja tak bym był, to bym pokazał się ryby łowi. Andrzejku, to już byś się zupełnie rozłożył. Przecież na tej wodzie to można zapalenie opłuc dostać. Przecież oni zaraz porysują. Albo na kamienie wpłyną. Kto mi będzie potem pieniądze oddawał za łódkę? Ten Wadziu, kurwa, to nawet sterować nie umie. Tam, kurwa, jeden głupszy od drugiego. Błagam cię, nie denerwuj się, bo ci gorączka skoczy. Musisz wypocząć. Łotka? Tato, a to nie miało przypadkiem stać u twojego kolegi na podjeździe? Nie kolegi, tylko zwykłego oszusta. Teraz u nas będzie stało. Jak to u nas? Normalnie! A, wnosimy do dużego pokoju, bo na zewnątrz jeszcze ktoś ukradnie. No ale to się nie zmieści. Nie ma... Jak się nie zmieści? Wszystko wymierzyłem, tylko trzeba będzie wersalkę chwilowo przenieść do kuchni. Ale jak wersalkę weźmiesz do kuchni, to gdzie będziesz spał z mamą? Matka normalnie na wersalce, tylko nie będzie rozkładała, a ja sobie pościelę w łódce. No dawaj! No, łap się za to! O, cholera! Gałecki! Patrzynek! Złodzieje przyjechali. Gałecki, ty kurwo, ty! Ochujałeś, Andrzej? Jędruś, ty jesteś kurwa oszust i złodziej. Całą bramę tą łódką mi rozwaliłeś. Całą bramę! Ja ochujałem? To wyście ochujeli. A myśmy ochujeli. Jeszcze myśmy ochujeli. Płaciłem? 500 zł za łódkę nie płaciłem? A my za co? Co? A łowiłem dzisiaj? Nie łowiłem. A to łódka, jaka kurwa to sprawiedliwość? Ta łódka ma u mnie stać. Jak to u ciebie ma stać? Cicho! Nie umiesz łowić. Młody spokój. Właśnie kurwa, młody spokój. Co? Nic nie jesz, nic nie mówisz. W tym roku sam sobie kupił na święta ponton. Oczywiście do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i nadmuchał w dużym pokoju. Dzieci i ryby głosu nie mają. Zjedz rybę, a ziemniaki zostaw. Ta ryba jest prawdziwa. Piękny ten pontonik, prawda? Skończyłem pisać tekst ojcu i wrzuciłem go do sieci. Miałem już plan na dzisiejszy wieczór. Dextrametorfan i siedzenie na kompie. Ja idę do Anki, potem idziemy na pasterkę. Znaczy to knajpy. Idziesz z nami? Nie. Chyba. Siema. Zimna, nie da pokój.
tak właśnie znalazłem się tutaj. Musimy kończyć na dziś. Cześć, synek. Przyniosłem ci jedzenie. Dzięki, to co? Co dobrego? Jaka rybka? A tam rybka. Ile go można jeść? Jak ci tu jest? Co doktory mówią? Nie narzekam. Jeszcze parę miesięcy tu będę. Ten szpital też nie najgorszy. Ciekawych ludzi poznałem. Ostatnio na forum ktoś rzucił taką historię z internetu czy coś. O wędkarzu. Taki jaja. Mówię ci. Jak się cieplej zrobi, to może wszyscy pojedziemy gdzieś w góry, albo coś. Albo na jezioro. Ale to jak wrócisz do domu, to na mnie już czas, bo muszę do roboty. Jedz, bo wystygnie. Przyjadę tu za parę dni. Na razie, synku. Let your feelings show.